Cześć Wojtek, z tej strony eBusiness Akademia, Dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób, opowiem troszeczkę w jaki sposób pozyskałem przez naj... ostatnie 28 dni prawie 700 tysięcy wyświetleń moich materiałów. Od razu tym chcę znaczyć, że yy, moim celem nie jest zostać youtuberem, tak to nie jest moim celem. Ja korzystam z platformy YouTube po pierwsze Robię też szkolenia yy, i, i robię kestady dla moich klientów i czasami potrzebuję to sprawdzić, więc mam własny kanał, kanał YouTubeowy, by pomóc swoim klientom w realizacji swoich celów i, marze i marzeń. Ja też korzystam z niego po to, by na przykład w swoich zamkniętych szkoleniach po prostu używać go jako po prostu... Możliwość dania materiałów i większość moich filmów jest tak zwanymi filmami prywatnymi. Czyli mają tylko te osoby, które dostają do mnie linku, ale część materiałów postanowiłem publikować, część materiałów są publiczne i na pewno w przyszłości troszeczkę będzie więcej szkoleń. Postanowi, postanowiłem, w związku z tym, że jest ogromny ruch, dodać troszeczkę więcej szkoleń i, i w przyszłym roku spodziewajcie się mnóstwo fajnych materiałów, krótkich materiałów, wideo, które pokażą Wam, w jaki sposób możecie ulepszyć swój marketing, czy w jaki sposób możecie zacząć przygodę z w internecie. Pamiętajcie, że też poniżej tego filmu. Będzie link, gdzie będziecie mogli sobie odebrać mnóstwo bonusów, darmowej wiedzy, darmowej szkoleń, które wam pokażę, w jaki sposób zacząć przygodę z zarabianiem w internecie. OK, wracając do tego case'a, wracając do tego, co się wydarzyło, yy, od razu wam powiem, że yy, głównym ruchem tutaj są shorty i proponuję wam bardzo, byście przyjrzeli się shortom. Jeśli zaczynacie na YouTube, byście umieszczali te krótkie filmy, yy, ale co jest bardzo ciekawe, tak, że short, który w tej chwili, czyli ten materiał wideo, który teraz generuje mi najwięcej, najwięcej obrotów, on był umieszczony dość dawno temu, był umieszczony w wakacje i było tam niezwielki ruch było tam 100, 200, 1000 wejść na, na, na tego shorta, nie więcej. I nagle i nagle w grudniu ten algorytm y, YouTube'owy postanowił ten film promować i się wydarzyła ogromna magia. Tak, ogromna magia. Y, jak widzicie, dzisiaj ten film w jeden dzień, w 48 godzin, ma o ponad 300 tysięcy odsłon y, tego filmu. Y, a tak, jak wspominałem, w niespełna parę dni i cały czas ta ilość rośnie, tutaj widzicie na, na tym. Ta ilość rośnie. Tych odwiedzin z każdego dnia jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Wczoraj miałem, wczoraj miałem prawie 200 tysięcy odsłon moich materiałów, ale najwięcej, jak powiedziałem, przynosi ten short, ale dzięki temu pozyskuje coraz więcej subskrybentów i coraz więcej osób ogląda moje pozostałe materiały. Więc na tym mi najbardziej zależy. Nie ukrywam, że dzięki temu ruchowi też zbudowała mi się lista mailingowa, bo ja podczas materiału właśnie mam zapisy na swoją listę mailingową, dodaję darmowe materiały, dodaję darmowe szkolenia i dzięki temu mogę zbudować sobie listę. Ale bardzo od razu Wam powiem, że widzicie, przyrosło mi, do tej pory miałem około 600-700 osób na subskrybentów na YouTubie, jakby nie było to moim celem, nie jestem YouTuberem, chociaż będę tu umieszczał materiały szkoleniowe, nigdy nie było moim celem, żebym zarabiał na YouTubie, żyjemy z tego, zarabiam szkolenia, że uczę ludzi w jaki sposób, można po prostu robić swój własny marketing, zajmuję się doradztwem marketingowym, ale nigdy nie było takim moim celem, żeby zostać, żeby zostać YouTuberem, bardziej pewne rzeczy robię dla testów. I jakiś czas temu postanowiłem sobie też z własne doświadczenia zrobić takie stady, czyli umieszczać po prostu w 100 dni 100 filmów, które my na TikToku i na Facebooku, a przy okazji część tych filmów w ramach też tego doświadczenia, bo weszły wtedy shorty, bardzo były popularne, postanowiłem właśnie umieścić takie materiały na shortach, postanowiłem wrzucić kilka materiałów na YouTube, żeby też zobaczyć jak to wygląda z tego punktu widzenia. I tak jak wspominałem, co się okazało, jeden z moich filmów, który był umieszczony bardzo dawno, nagle on zaczął bardzo mocno promować. I to nie jest przypadek, oraz wam powiem, że jest przypadek. I tutaj mam powiem taki case study. tak? Cierpliwość, cierpliwość przynosi efekty. Dlaczego? Bo to nie wydarzyło się na moim kanale po raz pierwszy, wydarzyło się to kolejny raz. Jak sobie przejdziemy do statystyk, tu mamy statystyki. To jeden z moich filmów, tylko poczekajcie, muszę tutaj ustawić, żeby to było od, od początku. Okej, okay, od początku. To on na samym początku, gdy go umieściłem w czerwcu 2017 roku, wiecie, miał 18, 15, odświetleń, 35, tam 30, 75, 9 wyświetleń, tak? Jedne wyświetlenia, czasami było 0, po kilka wyświetleń dziennie. Gdy nagle prawie dwa lata później nastąpił ogromny boom, zobaczcie, tu już jest. 300 wyświetleń, tu już jest około 900 tysięcy wyświetleń i docelowo miałem 153 tysiące wyświetleń tego filmu, tak? Co też w godzinach mi dało ponad 4400 wyświetleń i dało mi ponad 202 subskrybenci. Czyli to się wydarzyło już po raz, który się wydarza, więc pamiętajcie, bądźcie cierpliwi, umieszczajcie swoje materiały, nagrywajcie, nie bójcie się nagrywajcie swoje materiały, bądźcie cierpliwi. Yy, Poczekajcie na to, aż czasami algorytm po prostu zacznie promować wasz film. Oczywiście możecie to też wspierać w różne inne sposoby, o czym powiem w kolejnych odcinkach. Ale się, chciałem się pochwalić takim prestadem, że czasami jeden film zmienia wszystko. I jak widzicie, jeśli chodzi o subskrypcje, tak jak wspominałem, miałem tam 700-800 subskrypcji do tego momentu. Tu wystartowała po prostu petarda. Mam 60, 90 dziennie, 100 dziennie, 195 dziennie, 272 dziennie to było wczoraj i 272 dwie subskrypcje. I cały czas ta ilość rośnie, cały czas ta ilość nie spada pozyskiwania nowych subskrypcji. Bardzo się z tego się cieszę. Będę Was informował o tym case-stadzie, będę Was informował o, o tym, co się dzieje na tym kanale, dlaczego on tak rośnie. Będę też to obserwował. Chcę wyciągnąć wnioski i później móc się podzielić ze swoimi klientami. I teraz ja miałbym Wam dać dwie rady. Po pierwsze, idźcie w shorty, tak, dajcie shorty, one tam są bardzo mocno w tej chwili promowane przez, przez sam YouTube. To jest shorty. Po drugie, bądźcie cierpliwi, jeśli chodzi o kanał, tak, o budowanie kanału. Po, po trzecie, no dawajcie ciekawy opis, oczywiście zgodne z tym, co się dzieje, ale o opisach i o tym, jak w ogóle pozycjonować, jakie narzędzia używać, żeby pozycjonować bardziej swoje filmy, dowiecie się w kolejnych materiałach. Ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!